Czytanie dla singli. Co się wydarzy w najbliższym czasie dla singli? Co nowego, jaki temat ukaże się w kartach Tarota? Dzisiaj, kochani, proponuję Wam celtycki krzyż jako wróżbę. Oczywiście wróżba jest ogólna. Czytanie jedno i zobaczymy, jakie tendencje pokażą karty. Natomiast oczywiście nie wszyscy w kolektywnym czytaniu muszą z tym rezonować. Dlatego zapraszam Państwa na czytania indywidualne. Czytania indywidualne są oczywiście dokładniejsze i koncentrują się tylko na Waszej problematyce. Z datą urodzenia Waszą lub Waszego ukochanego lub Waszej, nie wiem, jakiejś osoby czy dzieci można głębiej wejść w materię wróżby. Skontaktujcie się ze mną na mój e-mail loelia.orakel@gmail.com, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Ja od razu odpiszę i podam warunki wróżby. Również wszystkich Państwa proszę o nowe subskrypcje. Zaktywizuj proszę dzwoneczek u góry przy opcji subskrybuję kanał, by otrzymywać moje codzienne filmiki, odpowiedzi kart na różne tematy. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę oczywiście, najlepiej. Proszę o komentarze, czy wróżby z Wami rezonują, Wasze historie, Wasze smutki i tak dalej. Dziękuję serdecznie. Więc zabierajmy się do pracy, single. Co czeka Was w najbliższym czasie? Jeśli mówię w najbliższym czasie, to mam oczywiście na myśli krótki czas listopada, grudnia, czyli do końca roku zróbmy sobie tą wróżbę. Najpóźniej, ponieważ czas w kartach jest względny, relatywny, najpóźniej jest to wróżba na kwartał zawsze u mnie, czyli na 3 miesiące. Czyli plus, minus do końca roku, do stycznia i tak dalej. Może się to wszystko przeciągnąć. I też taka wskazówka, jeśli coś pokażą karty, nie trzymajcie się nigdy tego bardzo kurczowo jakby rękoma i nogami, ponieważ im bardziej będziecie się kurczowo tego trzymać, tym bardziej blokujecie spełnienie się tej wróżby. Każda wróżba musi pójść w wszechświat i się sama dziać. Jeśli się wydarzy, to wspaniale oczywiście, jeśli jest coś pozytywnego, ale nigdy nie należy się trzymać kurczowo, bardzo sztywno, bardzo jakby zachłannie każdej jakby wróżby czy każdego detalu kart, ponieważ wtedy właśnie swoją energią, ponieważ tak bardzo chcecie, żeby to się spełniło, działa to raczej odwrotnie. Jest to oczywiście absurdalne, natomiast same blokujecie tym, że czekacie na przykład z godziny na spełnienie się tej wróżby, że myślicie intensywnie o tej wróżbie, wtedy blokujecie właśnie energię, by to się samo spełniało i samo działo. Energia musi sama po prostu mieć jakby tą taką próżnię, by się mogła spełnić. Natomiast jeśli Wy czekacie, to oczywiście jest to od razu takie wymuszone, zablokowane i będzie się opóźniać lub w ogóle się nie spełni. Także ostrzegam Was, kochani, by nie trzymać się kurczowo rękoma i nogami, jak deski ratunku każdej wymowy kart, ponieważ wtedy działa wszechświat odwrotnie. Niestety poprzez Wasze jakby chciejstwo wyolbrzymione blokujecie właśnie energię Wszechświata, więc proszę zrozumieć, to prawo działa odwrotnie, prawda? Możecie oczywiście afirmować, pomagać, tak? Afirmować, by coś się stało, wizualizować coś pięknego, by się stało. Możecie robić rytuały przyciągania miłości i szczęścia. To wtedy wspomagacie tą wróżbę. Pomagacie, by pozytywne energie właśnie wokół Was krążyły.
Natomiast nigdy nie czekajcie na spełnienie się wróżby z kart, ponieważ wtedy właśnie działa to odwrotnie. Jeśli im bardziej jesteście sztywni i oczekujący, i wymagający, i żądający, by to się spełniło, tym bardziej właśnie to się wtedy nie spełni. Takie fikusy właśnie splata nam Wszechświat. Ważne jest zawsze, jak się robi rytuał i jak się właśnie wykonuje wróżbę, żeby puścić to na luzie właśnie we Wszechświat, żeby Wszechświat to już sam organizował dla nas, tak? I nie trzymać tego. No wyobraźcie sobie, jakbyście mieli w ręku balon, tak? Balon nadmuchany. I jak trzymacie ten balon kurczowo, to ten balon nie może polecieć z powietrzem do góry, do Wszechświata, tak? Nie może mieć kontaktu z Wszechświatem, czy z niebem, czy z górą. Natomiast jeśli puścicie ten balon na luzie i powiecie przy tym rytuał, wizualizację lub afirmację, niech się spełnia, niech się dzieje, niech przyjdzie do mnie z Wszechświata to, co piękne, to, co najlepsze, to wtedy balon, właśnie, czyli ta wróżba nasza, tak metaforycznie to przedstawiam, ta wróżba właśnie idzie do Wszechświata i Wszechświat już bierze to we swoje ręce, tak? I się dzieje, i się może właśnie wtedy coś konkretnego spełnić, czy zadziać, czy no, wydarzyć, tak? Także proszę o tym myśleć. Dobrze, zobaczmy, kochani, co pokazuje Ci celtycki krzyż dla singli. Zaczynamy. Pierwsza karta. Pierwsza karta to temat naszej wróżby. To znaczy, temat jest oczywiście, co wydarzy się dla singli, ale teraz jaki temat pokaże jeszcze właśnie tutaj karta Tarota do tego. Sąd. Karta Wielkich Orkan. Przepraszam, Arkan, ja po niemiecku myślę. Karta Wielkich Arkan. Przepraszam, jeśli się przejęzyczę. Bardzo przepraszam wtedy za to. Karta Wielkich Arkan numer 20. To jest sąd. Karta sądu ostatecznego, czyli narodzić się na nowo, oświecenie duchowe, jakaś duchowa część życia, jakieś zmiany, z martwych wstać na nowo, tak? Czyli to, co stare, jakby zostawić za sobą, nie myśleć, nie obciążać się tym, single, tylko narodzić się na nowo, z nową energią, by coś nowego właśnie się wydarzyło, z martwych wstać i zacząć od zera. Tak? Jeśli macie jakieś założenia, chcecie spotkać nową osobę, nowy związek, czy mieć w ogóle jakąś relację, to zacznijcie od zera, krok po kroku, narodźcie się na nowo z nową, pozytywną energią. Taki już jest temat naszej wróżby, czyli zaczynamy od nowa. Nie ciągniemy tych starych spraw, starych balastów, starych jakichś przygnębiających, frustrujących spraw, tak? Które sprawiły, że jesteście singlami. Karta numer 2, która uzupełnia właśnie kartę numer 1, to tak, że pragniecie właśnie emocji. Pragniecie emocji. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że brakuje Wam spełnienia emocjonalnego. Przez to jesteście oczywiście niecierpliwe, na pewno niezadowolone i tak dalej. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że chcielibyście tej satysfakcji emocjonalnej, ale na razie jako single czujecie pustkę i poszukujecie czegoś, brakuje Wam, tak, czegoś. Właśnie brakuje Wam uczuć, emocji, spełnienia w miłości, tak? I tutaj niby wszystko inne macie, przypuśćmy, być może nawet pracę, czy tam pieniądze, czy nie wiem, może dzieci, tak? Może jakiś piękny dom i tak dalej, może wspaniałych przyjaciół, ale nie jesteście szczęśliwe, nie jesteście właśnie spełnione, ponieważ brakuje Wam tutaj miłości po prostu, emocji, uczuć. Karta numer 3 to rada, co należy w tej sytuacji zrobić.
Dziesiątka mieczy. Kochani, dziesiątka mieczy mówi o Was, że jesteście przeciążeni. Jesteście w stanie depresyjnym, smutku, rozczarowania. Przygniotło Was coś, z czego nawet nie możecie się podnieść. Ale ta faza dobiegnie końca, ponieważ widać już jakiś nowy horyzont, tak? Nowe plany. Patrzycie już się w ten horyzont, czyli w nowe jakieś projekty, nowe pomysły macie, do których zmierzacie, tak? Idziecie w stronę nowych pomysłów, patrzycie w przyszłość, tak? I to, co było, co Was przygniotło, bardzo jakby zawiodło, rozczarowało, zasmuciło, co Was przygniotło do ziemi, że trudno Wam teraz z tej depresji, być może smutku, żalu wstać, to przeminie, tak? Dziesiątka mieczy mówi również o tym, że wszystkie te sprawy, które Was rzeczywiście przeciążyły, obciążają i tak dalej, frustrują, zasmucają, że należy odciąć. Miecze odcinamy, tak? Odcinamy, blokujemy wszystko to, co Wam nie służy i patrzymy w nowe. Idziemy również w nowe. To jest właśnie rada, co zrobić jako single, by właśnie zbudować coś zupełnie nowego, czyli odcinamy, zapominamy o tym złym, co się stało, tak? O tych złych jakichś doświadczeniach. Każdy z nas ma złe doświadczenia, ale jakoś trzeba się z tym uporać, tak? Wstać, podnieść się, oczepać, że tak powiem, i zacząć po prostu od nowa, pójść w nowe i patrzeć, jakie są jeszcze inne perspektywy. I właśnie o tym mówi ta karta. Karta numer 4. To, co jest nieświadome dla Was, dla osoby pytającej, ale bardzo ważne i decydujące dla Waszego single tematu. Sprawiedliwość. Kochani, sprawiedliwość, znowu karta 11 Wielkich Arkan. Karta 11 mówi o, oczywiście, o jakichś ważnych, być może rozmowach lub wyjaśniających, tak? Sprawiedliwość, sąd, wyjaśnienia jakichś spraw, które się być może, nie wiem, wydarzyły, być może oznacza ta karta również powrót kogoś z przeszłości. Być może tęsknicie za kimś i tutaj coś chcecie z tą osobą z przeszłości, z którą oczywiście nie udało się stworzyć jakiejś dobrej relacji, tak? Tutaj chcecie jakby coś wyjaśnić jeszcze, wyklarować. Być może jakiś jakaś ex, tak? Tutaj powróci, by coś jeszcze z Wami pozytywnie wyjaśnić. Oczywiście dla wszystkich tych singli, teraz mi jeszcze przyszło właśnie tutaj intuicyjnie, że dla wszystkich tych singli, którzy są singlami z powodu rozwodu na przykład, tak? To karta oczywiście sądu mówi tutaj właśnie o rozwodach, o wyjaśnianiu spraw sądowych, tak? O wyjaśnianiu, pismach, no jakichś tutaj właśnie sprawach sądowych, urzędowych, by to wszystko wyjaśnić, tak? Także tutaj jeszcze taka opcja jest. Karta numer 5. Wpływ przeszłości na Waszą sytuację, single. Wpływ przeszłości to jakieś manipulacje, tak? Być może ktoś, z kim byliście w związku, manipulował Wami. Przez to oczywiście no, mogły być pewne jakieś tutaj uczuciowe, powiedzmy sobie, uzależnienia. Chciał Was od siebie uzależnić, chciał Was wykorzystać, chciał czerpać tylko dla siebie coś. Więc tutaj widoczne są manipulacje, przepraszam, które odbyły się właśnie w przeszłości i Was jakoś tutaj obciążyły, uzależniły. Niemniej jednak była to osoba jakaś kreatywna, zdolna, utalentowana, młoda, aktywna, też bardzo właśnie zdolna, atrakcyjna, ale skłonna do manipulacji. I właśnie no, byliście manipulowani, tak? W przeszłości. No dobrze, że to żeście być może rozpoznali, tak, jako osoby pytające, że tutaj
był ktoś bardzo właśnie manipulujący wami. Szóstka, przyszłość. Przyszłość właśnie na okres 4 tygodni, powiedzmy sobie do końca roku, tak, plus minus. Jaka przyszłość was czeka? Karta numer 6. Zejść z blokad, które macie teraz, tak, z tych lęków, smutków, rozterek. Zejść z tej góry problemów, z tej góry blokad i szukać nowych projektów. Zamknąć za sobą przeszłość, zostawić to jakby za plecami, wziąć się w garść, tak, i pójść szukać nowego. Dziesiątka kijów mówi oczywiście o tym, byście byli aktywni, energiczni, byście wzięli los w swoje ręce, byście nie czekali, że spadnie wam gwiazdka z nieba, tylko, tak jak tutaj widzicie, wzięła swoje toboły, tak, i idzie, po prostu, nie wiem, przeprowadzka, zamknięcie, wszystko co było, rozpoczęcie, poszukiwanie nowych planów, nowych, nie wiem, nowych być może osób, nowych osób, myślę, potencjalnych do związku, tak, do jakiejś relacji. 10 buław, koniec jakiejś właśnie starej drogi, jakiejś starej aktywności i poszukiwanie nowych rozwiązań, tak, nowych strategii. Także ta karta, 10 buław, pasuje oczywiście do naszej karty 10 mieczy, gdzie oboje karty mówią zamknąć za sobą stare i rozpocząć nowe, poszukiwać nowych właśnie perspektyw. Bardzo mądrze, konsekwentnie tutaj karty pokazują. Karta numer 7. Co osoba pytająca wiesz już, to jest to, że trzymasz się swoich dóbr, swoich reguł, priorytetów, swoich jakichś, czego się dorobiłaś, tak? Trzymasz się swoich wartości, nie chcesz zrezygnować jakby ze swojego jestestwa, ze swojej egzystencji dla kogoś. Trzymasz się również swojego zdania, swoich argumentów mocnych. Chcesz zbudować coś solidnego, stabilnego, tak? Czwórka zawsze mówi o budowaniu czegoś stabilnego, tak jak dom, cztery ściany, tak? Czyli jesteś za czymś stabilnym i tego się trzymasz, tego poszukujesz. Także chcesz zostać w swoich jakby tutaj regułach gry, tak? W swoich też, chcesz też chronić tego, co masz. Tego, co się być może dorobiłaś, wypracowałaś, osiągnęłaś. Chcesz tego bronić, nie chcesz się tym dzielić. I jakby tutaj troszeczkę też nie jesteś być może skłonna, osoba pytająca, do wielkich jakichś zmian, do wielkich jakichś, nie wiem, radykalnych kroków, tak, które radykalnie postawią Twoje życie na głowie. Nie, raczej trzymasz się właśnie tych swoich jakby już wypracowanych czy osiągniętych struktur i jakbyś też nie chciała się dzielić tym, co masz, tak? Nie chciałabyś się dzielić, trzymasz kurczowo rękoma i nogami wszystko, co masz, nie chcesz jakby wręcz tego pokazać, czy właśnie się tym podzielić. Czyli taka jest karta być może też osoby waszej jako osoby troszeczkę zamkniętej w swoim świecie, tak? Która trzyma się tylko swoich struktur i nie chce nic zmienić. Dlatego to o tym wiesz, tak? To o tym wiesz sama, ponieważ mówi tutaj ta karta numer 7 o tym, co ty już wiesz. Więc no tak mi się ty, osoba pytająca, pokazujesz. Karta numer 8. O tym wiedzą też inne, tak widzą ten temat, czyli ten temat singli, inne osoby, które cię otaczają, z którymi może pracujesz, jesteś zaprzyjaźniona i tak dalej. Te osoby myślą o tobie pozytywnie. Jesteś singlem, wszyscy o tym wiedzą, czy zostałaś sama po różnych tam, nie wiem, jakichś, powiedzmy, przejściach. Natomiast widzą osoby to pozytywnie, widzą to, że to się niedługo wyjaśni, wyklaruje, tak? Że masz nadzieję na to, że będziesz w związku, że
tutaj przyjdzie coś dobrego do ciebie. Wszyscy ci naokoło tego też życzą i widzą właśnie to pozytywnie, że coś się może tutaj szczęśliwego wydarzyć, rozwinąć dla ciebie, ponieważ tego pragniesz. I wszyscy życzą ci też tego, ponieważ tutaj jest rozwój szczęśliwy, jako właśnie, nie wiem, to, co sobie zamierzyłaś, wymarzyłaś, tak? To się rozwinie pozytywnie, ponieważ jest szczęśliwa gwiazda. Także wszyscy życzą ci spełnienia twoich marzeń, szczęścia. Wszyscy widzą, że to wszystko pozytywnie się jeszcze rozwinie. Karta numer 9. Oczekiwania twoje jako osoby pytającej, twoje lęki i nadzieje związane właśnie z byciem singlem. No tutaj jest as kijów. As kijów. Jakie są twoje oczekiwania, kochani? Twoje oczekiwania, zarówno lęki być może z tematem single związane, jest to, byście ukierunkowali sami swoje działania bardzo właściwie, tak? Także tego się boicie, czy dobrze będziecie postępować, czy nie zrobicie znów jakichś błędów, tak? Chcecie właśnie teraz właściwie ukierunkować swoje działania bez robienia tych samych ciągle w kółko błędów, przez które jesteście same sfrustrowane lub przez które jakaś tam relacja się ciągle rozwala, tak? Także tutaj macie te lęki, by nie popełniać w nieskończoność tych samych właśnie radykalnych błędów, by przyszła jakaś nowa relacja i żeby to utrzymać, tak? Żeby być wreszcie szczęśliwym. No as mówi oczywiście o początku, także karta numer 9, jakie są Wasze oczekiwania, mówi o tym, że oczekujecie nowego początku, że chcecie coś zacząć, że jesteście gotowe, by właśnie coś nowego, pięknego, no, pełnego pożądania, tak, ognia, charyzmatyczne jakieś relacje, żeby to zacząć, tak? No i tutaj kierujecie się oczywiście intuicją, widzicie tutaj potęga intuicji, tak, rozumu. Musicie też mądrze przemyśleć swój plan, tak, by właśnie ukierunkować swoje działania, swoją strategię działania we właściwym, dobrym kierunku, by nie tracić czasu na jakieś tam, powiedzmy, przyjaźnie plus, czy jakiś tam tylko seks, tak, jakiś mężczyzna, który chce Was wykorzystać na 2 godziny, także proszę się skupić na tym, czego naprawdę chcecie zbudować i właśnie tak w tym kierunku podążać, afirmować, robić rytuały, wizualizować szczęście, przyciągać prawdziwą, szczerą miłość, tak, coś stabilnego dla Was, także oczywiście pomijam te wszystkie osoby, które szukają jakichś takich flirtów, tylko przyjaźń plus, tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, to nie takie przyjaźnie plus i tam jakiś tam seks raz w miesiącu, to przecież nie będzie trwało długo, to nie jest nic stabilnego. Tutaj mówimy o singlach przede wszystkim, które szukają normalnego związku, tak, na długo, normalnie, którzy planują normalną przyszłość w związku. Nie mówimy tutaj o jakichś błahych, powierzchownych znajomościach oczywiście. Także tutaj, kochani, też mówi ta karta o tym, byście Wy mieli inicjatywę, czyli szukali, planowali dobrze, mądrze, roztropnie, rozsądnie, byście Wy właśnie też mieli do tego pozytywną energię, tak? Nie tylko czekali oczywiście, no bo żaden, nie wiem, listonosz, który zapuka z paczką, nie będzie potencjalnym Waszym partnerem, więc musicie same gdzieś właśnie podjąć jakieś działania, czyli nie wiem, no single strony, wychodzić gdzieś, umawiać się, być może przez znajomych, tak? Są różne oczywiście sposoby, by dotrzeć do jakichś nowych partnerów. Oczywiście jest to teraz być może trudniejsze niż było wcześniej, ponieważ mamy ciężki czas, nie ma party, tak? Więcej siedzimy w domu, no ale być może jest również jakaś inna strategia działania możliwa. Karta numer 10 mówi o rezultacie, o przyszłości. Co będzie w przyszłości, kochani? Kochane single, cesarz, wow!
poznacie jakiegoś mężczyznę, ludzie, kochani, kochane, teraz mówię do wszystkich, tak, niezależnie czy osoba pytająca jest kobietą czy mężczyzną, ponieważ tutaj karta cesarza mówi o tym, że poznacie jakiegoś wspaniałego, silnego, władczego, no silnego, jeśli chodzi o charakter, osobowość, mężczyznę, cesarz, kochani, cesarz pewny siebie, tak? W przyszłości przyjdzie do Was jakiś mężczyzna, który bardzo, bardzo, bardzo jest, no powiedzmy sobie, solidny, no cesarz, dobry mąż, dobry partner, dobry kochanek, pewny siebie, też seksualnie, bardzo doświadczony, silna osobowość, wie czego chce, umie po prostu no coś zadecydować, tak? Także poznacie kogoś takiego. No, wspaniale, słuchajcie, mężczyzna, który jest na pewno do związku solidnego, no cesarz lubi klarowne właśnie tutaj związki, tak, przejrzystość, klarowność sytuacji. Owszem, jest to człowiek, którego charakteryzuje silna władza, natomiast jest osobą oczywiście godną zaufania, tak, osobą bardzo, bardzo skłonną do relacji. Jeszcze chcę Wam, kochani, powiedzieć, cesarz, być może jest to ktoś spod znaku barana, kogo poznacie, tak? Czyli potencjalny baran, potencjalny, kochani, baran i oczywiście baran to jest ognisty znak, żywioł ognia, bardzo ognisty, namiętny, również no, pożądanie duże, tak? Tak jak mówiłam, doświadczony w seksualności, także wspaniały praktycznie mężczyzna, pomimo że być może nawet no, troszkę macho, ale wspaniała partia. Karta numer 11. W jakim czasie poznacie ewentualnie tego mężczyznę? Oczywiście, tak jak mówiłam, wróżba jest do końca roku plus minus, ale tutaj mamy jeszcze kartę 11 dodatkowo na określenie czasu. Tutaj mamy króla mieczy. Król mieczy. Król mieczy to karta szybka, bo to jest żywioł powietrza. Król mieczy działa też szybko, czyli wręcz nawet błyskawicznie, więc powiedzmy sobie, że rzeczywiście do końca roku może coś się tutaj wydarzyć, tak? Bo do końca roku to jest półtora miesiąca, więc w tym okresie rzeczywiście może się szybciej lub wolniej, tak? Już, czy zaraz, czy później, ale do końca roku coś się może rzeczywiście wydarzyć. No ale oczywiście karta króla mieczy mówi również o tym, byście odcięli za sobą te stare różne jakieś balasty, tak? Żebyście tego nie wlekli ze sobą, tylko odcięli, zostawili i zaczęli od nowa. I wtedy jest szansa, by kogoś rzeczywiście tutaj poznać. I to nawet ewentualnie szybko. Także tego Wam, kochane single, życzę wszystkiego dobrego, by się ta wróżba spełniła. Niech się dzieje. Niech się stanie, niech się dzieje. Niech się spełni. Na tym zakończyłam celtycki krzyż. Wszystkiego najlepszego, kochani. Wszystkim singlom spełnienia marzeń i dobrych strategii. Byście kogoś poznali, komu warto zaufać i dla kogo warto poświęcać swój czas i komu warto podarować swoje serce, uczucia, emocje. Do usłyszenia, kochani.
już wkrótce.